Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie, już vlogmasie numer 20, okrągła liczba. Witam się z wami tutaj obok choinki, mamy już choinkę w mieszkaniu i naprawdę odkąd ją mamy, nastrój jest totalnie inny, prawda? Jak się wraca i tak ładnie się świeci, zauważyłeś to? Kacper tego nie zauważył, ale ja od razu jakoś tak, nie wiem, czuję taką magię świąt, jak ta choinka już jest, świeci się pięknie. I słuchajcie, witam się z wami dzisiaj później, po południu, bo do południa ogarnialiśmy pewne tematy związane z nową kolekcją, o której wczoraj wam wspominałam. Musieliśmy jeszcze zrobić kilka rzeczy w biurze, także o tym za chwilę. Właśnie teraz Kacper przyjechał i wziął ze starego mieszkania Apple TV i montuje do telewizora. Na telewizorze oczywiście vlogmas z wczoraj. A Kacper tutaj jest moim monterem. Ej! Pomóc ci? Nie. Coś się stało? Nie. Mamy taką w ogóle fajną kiryjówkę tu w mieszkaniu zrobioną na kable. Że jest taka tutaj dziurka i wiecie, przechodzi sobie tutaj tyłem pod ścianą, no i nie widać takich wiszących kabli, tak jak było w poprzednim mieszkaniu. Tylko one są schowane, no i tutaj wychodzą na dole. As I fell. Wspominałam wam wczoraj, że chciałam zrobić Asi niespodziankę, jak napisała mi o tym, że przywiezie mi prezent do Esse. To my wcześniej szybko przyjechaliśmy z prezentem dla niej, no i paczka dotarła, Kacper mi ją odebrał wczoraj, ale specjalnie nie robiłam unboxingu nigdzie jeszcze, bo chciałam wam pokazać ją tutaj na vlogmasie, także sprawdzamy, co jest w środku. Tle troszkę słychać zmywarkę, sorki. Dostaliśmy w takiej paczce prezenty i mamy tutaj dwie miseczki opisane. Klaudia, taka bordowa, i Kacper, szara. W środku mieliśmy też kartkę, którą Asia chyba zrobiła sama, własnoręcznie. W środku mamy życzenia, ale to już wiecie, takie prywatne. I mamy jeszcze tutaj w fajnym słoiczku musli. Zapewne Asia sama robiła musli, więc na pewno chętnie zjemy z żurawinką, z orzeszkami. Będzie na śniadanie. SMS z podziękowaniami do Asi poleciał i przyszły do nas dzisiaj jeszcze, słuchajcie, obrazy, z czego trzy z tych obrazów, które zamawiałam, są obrazami takimi na grudzień, na styczeń. To wam chyba też już wczoraj wspominałam, ale powiem wam, że tych vlogmasów jest tyle i codziennie je nagrywam, że już nie do końca pamiętam, co wam kiedy mówię. Wydaje mi się, że wam wczoraj wspominałam, ale jeśli nie, to powtórzę się. Mamy trzy obrazy stricte na grudzień i styczeń, takie z reniferami, z takimi motywami, wiecie, stricte zimowymi. Także zaraz odpakujemy, poproszę Kacpra o pomoc. Będziesz miał chwilę, żeby mi pomóc tutaj otworzyć je? Jakimi? No to dobrze, no to super, to zaraz je otworzymy i pokażemy wam, jakie zamówiłam, bo powiem wam, że jestem taka podekscytowana tym. No i też właśnie nie kupiliśmy, zapomnieliśmy i teraz już jest za późno w sumie. Chciałam kupić takie rzepy na ścianę, które właśnie są na plakaty, na obrazy i bez problemu podobno utrzymują je i nie trzeba wiercić w ścianach, także dopiero w poniedziałek ewentualnie je powiesimy, nie? Kasia, słuchajcie, zaczął odpakowywać przesyłkę. Mamy plakaty od Bimago, ze strony Bimago. I no co, zobaczymy. Mamy kilka ram i w tych tubach chyba są plakaty. A nie, już są włożone, ale super, bo ostatnio musiałam wkładać. A teraz właśnie wysłałam, chyba już włożone. Tak, tak, ale ekstra. Dobra, otworzymy je i pokażę wam, jaki miałam zamysł, gdzie co chciałam. Kacper mówi, że jakaś wyglądała super folia. No, taka inna. Inna, taka no. Bardziej... Świetna. Wypakowaliśmy te obrazy i tak, ten planowałam chyba do sypialni i wydaje mi się, że ten tak samo, ale totalnie straciłam teraz swój zamysł, bo zamawiałam to około 2 czy 3 tygodnie temu i już zapomniałam, co gdzieś chciałam, ale mam nadzieję, że sobie przypomnę. Wzięłam jeszcze taki ala malowany, ewentualnie gdzieś na korytarzu do powieszenia. Tu mamy taki wodospad, to są plakaty, które będziemy wkładać do ram, które mamy w domu. Także takie dwa jelonki, właśnie te są takie stricte zimowe, grudniowe, trochę świąteczne. I oprócz tego mam też takie piękne liście w słońcu i to są takie już duże rozmiary. I obok morze. Także tak wyglądają te obrazy. Jest w ogóle mega, mega duży wybór na stronie Bimago, więc jak macie ochotkę, to możecie tam wbijać, a ja myślę, że jutro bądź pojutrze, jak przywiozę pozostałe ramy, to powkładam wszystko i będziemy zawieszać. Jutro niedziela, więc nie kupimy tych rzepów, ale w poniedziałek z samego rana wybiorę się do sklepu i je kupię, żeby móc je powiesić. Wokół, zobaczcie, jeszcze mikrofala na ziemi, tutaj jakieś tam narzędzia robocze, no ale wiecie, jak to jest. Jeszcze będziemy na pewno coś tam przywieszać, wiercić, więc ta skrzynka z narzędziami tu jeszcze leży. Through the air, oh,
I kacer ogólnie bardzo lubi oglądać różnego rodzaju gale. To są gale MMA, no nie? Wszystkie te, co oglądasz. No, także ogląda gale MMA, jak są, to praktycznie wszystkie. I dzisiaj jest podobno KSW. No i kacer właśnie zaproponował, wpadł na pomysł, żeby zaprosić moich rodziców, posiedzieć razem wieczorem i obejrzeć sobie tę galę. Także rodzice będą za około 30 minut. Także postaram się teraz szybciutko umyć podłogę, żeby była taka świeżutka. Myłam już w sumie, odkąd tutaj mieszkamy, dwa razy podłogę. Odkurzałam to, praktycznie codziennie jest odkurzane. Ale wiecie, tak jednak ciągle coś się nosi, wchodzi się w butach, więc umyję sobie teraz porządnie, dokładnie tą podłogę, żeby była czysta na przyjście gości. No i zamawiamy sushi jak zwykle z Sakury, z Katowic, także będziemy mieć taki miły, przyjemny wieczór rodziny. Rodzice już przyjechali, przyszło też sushi, mamy nasze zamówienie, także będziemy teraz szamać. W tle słychać już hałasy gali. Godzinkę 12, rodzice właśnie wyszli, skończyła się gala, skończyliśmy oglądać i czas na otwieranie kalendarzy. Dzisiaj otwieramy numer 20, dzisiaj mamy coś takiego płaskiego. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. I słuchajcie, śmiesznie było, bo obejrzeliśmy prawie całą galę i w samym końcu, na przedostatniej walce, mamie przymknęło się oko. Mi też się przymykało trochę, ale jakoś tak się rozbudziłam po chwili i już oglądałam normalnie. I za chwilę mój tata przysnął i przez 15 minut mieli drzemkę na kanapie z nami. Śmialiśmy się z Kacprem, zrobiliśmy im instaksa, jak śpią. No ale dobra, mamy tutaj liquid eyeshadow, czyli cień w kremie, taki złoto-miedziany. Myślę, że rzucam dla Was na rozdanie. Mam dużo cieni w kremie, także mam nadzieję, że komuś z Was bardziej się przyda niż mnie. Kalendarz słodyczowy numer 20. Dobra, numer 20 mamy tutaj na dole. O, i mamy znowu Oreo. Ostatnio jak miałam Oreo, dałam Wiktorii. Wow, poleciało. Ale spoczko, jutro sobie po śniadaniu zjem. A teraz czas na Nyxa. Już słuchajcie, ostatni rząd. Zobaczcie, już ostatnie okienko po tej stronie. O, i mamy dzisiaj znowu cień. Taki ceglasty, brokatowy. Wrzucam dla Was na rozdanko. Już wiecie, dlaczego te małe cienie pojedyncze mi się naprawdę gubią. I kalendarz z Nuxa. 20 mamy tutaj. O! Dzisiaj coś ładnego. Olejek do włosów, twarzy i ciała. Ten taki multifunkcyjny. Już mam taką jedną buteleczkę i akurat to bardzo chętnie sobie zostawię. Już tam to prawie wykorzystałam całe. Wysmarowałam się nim po kąpieli jak takim balsamem i bardzo ładnie ciało pachnie, jest pięknie nawilżone. Także drugą buteleczkę sobie zostawiam. I no make-up time kolejnego dnia o poranku. Wczoraj po otworzeniu kalendarzy już myślałam, że coś jeszcze Wam nagram, ale poszłam się kąpać i poszłam spać. Także wracam teraz kolejnego dnia i zobaczcie za mną kwiatek na szafie. Wcześniej stał na tym regale, który jest przy kuchni, ale kacer wymyślił, że położy go na górze na szafie i spróbuję połączyć dolnego z górnym, bo to jest ten sam gatunek. Tutaj stoi oczyszczacz, a zobaczcie, tutaj stoją te kwiatki i kacer połączył po prostu je tutaj gałązkami, także one jakby się razem oplatają wokół siebie. Tu chciałam, o, może tak, o, żeby tylko ich nie miażdżyć. O, i zobaczcie, łączą się po prostu tutaj przy szafie. Fajnie to wygląda, śmiesznie. Skończyło mi się właśnie prać pranie i mamy tutaj bardzo fajną pralkę, ma zupełnie więcej opcji niż ta poprzednia, w ogóle na pralce jeszcze jakieś pierdoły, ale ma dużo takich fajnych opcji, tamto miała tylko tam powiedzmy, nie wiem, kilka najprostszych, a tutaj mamy sporo na przykład do zmiany typu temperatury, możemy każdą z funkcji modyfikować i zmieniać sobie samą temperaturę, czas i tak dalej. Ale nie śpiewa melodyjki, a tam zaśpiewała melodyjkę po praniu i przez to wiedziałam, że się skończyła, a ta jest taka, no jak się zakończy, cicha, że nie wiem, czy już się skończyło, czy nie, także muszę co jakiś czas zagonać do łazienki. No, ale ma naprawdę fajne opcje. Tu ma jakieś codzienne szybkie pranie, program taki ekspres, ma też program dla dzieciaków, no. Także polecanko, jest z beku. Dostałam też w tej ostatniej paczce z Eveline ten krem taki przeciwzmarszczkowy, anti-aging i tak dalej. I ogólnie jakby wiecie, takie kremy są przeznaczone dla cer bardziej dojrzałych, ale
przycisk masz czoło, można działać już wiecie, w młodym wieku, więc przetestuję sobie go dzisiaj, zobaczymy. On jest niby na noc, ale ja będę się malowała za jakiś czas, więc mogę sobie go śmiało teraz o poranku nałożyć i zobaczymy, jaka to jest konsystencja, jak pachnie i tak dalej. Zobaczcie, w środku wygląda tak bardzo bogato, jak nie Eveline, jest w szkle, w szklanym opakowaniu. Konsystencja jest taka trochę glutkowata, zobaczcie. Był oczywiście z foliką na zewnątrz. A ja po przebudzeniu oczyściłam skórę i przymyłam tonikiem, więc teraz nakładam od razu ten krem. Bardzo fajna taka żelowa, glutkowa ta konsystencja. Zobaczcie, nie zostaje w ogóle koloru. Faktycznie czuję, że to jest taka gęsta formuła, więc faktycznie lepiej na noc. Zapach taki bardzo delikatny, przyjemny raczej. Spoko. No i słuchajcie, szybko się dość wchłania, bo już go w sumie nie czuję po tak naprawdę niecałej minucie na skórze. I to jest krem z kawiorem, z 24-karatowym złotem, z filtrowanym śluzem ślimaka, więc faktycznie będzie działał tak ujedrzająco, napinająco. I już teraz czuję, tak wiecie, jakby po nałożeniu, zobaczymy jak na dłuższą metę po regularnym stosowaniu na noc. I słuchajcie, pod naszą choinką znalazł się pierwszy prezent. Mama wczoraj przyszła z prezentem, także mamy już pierwsze pudełeczko. No i słuchajcie, kończę tego vlogmasa, bo za moment muszę zacząć nagrywać kolejnego na kolejny dzień, także dzięki bardzo za oglądanie. I co do nowej kolekcji, to kochani, śledźcie Instagramy, śledźcie profil Wowkow, mój profil prywatny Klatek, stronę Wowkow. No i oglądajcie też vlogi po vlogmasach, bo na pewno w jednych z pierwszych vlogów po serii vlogmas będą informacje o nowej kolekcji. Po świętach możecie sobie śmiało odłożyć jakąś kaskę, bo będą super rzeczy, serio, będą mega, mega super rzeczy. A teraz zmykam. Buziaki, do zobaczenia, pa, pa!